Hej, hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony znowu Opera. Jakiś czas temu jeden z was zapytał mnie o to, jakich broni używam, białych akurat. I dlaczego tak często? Dlaczego tych broni? Sprawa jest prosta dla mnie, ale pomyślałem, że może chcami chcielibyście wiedzieć, na co zwracać uwagę w przypadku niektórych broni. Może jedne bronie są dużo lepsze od innych i może ta gra wcale nie jest tak zbalansowana, jakby się wydawało. Od razu wam odpowiem, nie jest. O ile próby trwają ze strony deweloperów w kierunku zbalansowania, rozgrywki zbalansowania broni, to umówmy się, że nie każda jest sobie równa i możemy nakreślić kilka takich, które są zwyczajnie lepsze. Dzisiaj zajmiemy się bronią białą, której ja używam najczęściej, którą wy widzicie najczęściej na streamach i uwaga! To nie jest zestawienie żadnego top 10 czy cokolwiek w tym stylu byście nie myśleli. To po prostu luźne zestawienie, przejrzenie mojego arsenału według broni, których zwyczajnie często używam i dlaczego to robię. Jako że powiedziałem, że zaczniemy sobie od broni białej, to wejdźmy sobie od razu w arsenał broni białej, który ja gdzieś tam posiadam na zapleczu. Oczywiście dawno temu zdarzyło mi się używać bardzo, bardzo często Atteraxa. Sami zauważyliście, że kiedyś niemożliwie często używałem Atteraxa. Dlaczego? Dlatego, że broń ta ma całkiem fajną szansę na status, ogromną szansę na obrażenia krytyczne, bardzo duże obrażenia krytyczne i przede wszystkim zadaje obrażenia tnące. Motyw z obrażeniami tnącymi już wyjaśniałem we wcześniejszych filmach, ale przypomnę, że obrażenia tnące, jeżeli ich status wejdzie, to zadają co jakiś czas obrażenia przeciwnikowi. Są to bardzo duże obrażenia, bardzo duża jest pula tych obrażeń, po prostu przeciwnicy topnieją w ciągu kilku sekund. Odpowiednie zbudowanie Atteraxa opiera się w zasadzie o jeden mod i jest to, o ile mam go tutaj założonego, Maiming Strike. Obracamy się w kółko, kręcimy się bez przerwy, mając bardzo dużą szansę na trafienie krytyczne przeciwnika. Dodatkowo Atterax ma ogromny zasięg. Dorzucając mu jakikolwiek mod zasięgu, czy to w wersji Prime, czy nawet w wersji zwyczajnej, najczęściej walimy po kilkunastu, kilkudziesięciu przeciwników naraz. Wszyscy dostają krwawienie, wszyscy mają nałożone statusy. Jeżeli mamy Condition Overload, to wtedy jeszcze zadajemy więcej obrażeń, bo w stanie przeciążenia za każdy typ zmian statusowych nałożonych na cel zadajemy dodatkowe 60% obrażeń od broni. Więc zadajemy jeszcze więcej obrażeń i to tak w kółko. Jeżeli macie leczniczy powrót, to już to jest w ogóle, to są kosmiczne liczby, więc naprawdę. Atterax jest jedną z najlepszych broni nawet na obecną chwilę, więc jeżeli się zastanawiacie nad jakimś biczem, czymś niedrogim, czymś co możecie wcześniej zbudować, to Atterax nie jest wcale taki najgorszy. Ordus po prostu, Ordis uwielbia mi przeszkadzać. Następną rzeczą, której bardzo, bardzo kiedyś często używałem, jest Castle War. Jest to jedna z broni, których w tym momencie, jak i kiedyś, używam bardzo często. Dlaczego? Dlatego, że ma genialny zasięg takiego zwykłego spamującego autoataku, dzięki czemu mogę walić po kilkunastu przeciwników naraz. Broń znowu zadaje głównie obrażenia tnące, więc sami wiecie, jak bardzo to będzie bolało przeciwnika. Dodatkowo ma bardzo dużą szansę na status i odpowiednio zmodowana, oczywiście znowu z Condition Overload i leczniczym powrotem, sprawia, że praktycznie jesteśmy nieśmiertelni. Bardzo szybka broń, przez co bardzo szybko machamy, szybko atakujemy przeciwników, więc szybko też regenerujemy punkty życia. Ciężko jest nas położyć w jakikolwiek sposób. Castle War poza tym bardzo ładnie wygląda i jest całkiem dobrą alternatywą dla Legion lub Lesiona, czy jakbyście tam go nie nazywali, zwyczajnie przez tą wysoką szansę na status. Kolejną z broni, która jest dalej gdzieś tam na bardzo wysokim, akurat na moim profilu, na pierwszym miejscu jednych z najczęściej granych broni, jest Dacra Dex. Świetna broń do walki wręcz, która ma wysoką szansę na status, całkiem fajną szansę na obrażenia krytyczne. Mnożnik obrażeń krytycznych nie jest najgorszy, ale oczywiście znowu zadaje bardzo dużo obrażeń tnących. Ta broń znowu plasuje się gdzieś wysoko, dlatego że kiedyś bez przerwy nie ugrałem. Ale ona ma specjalną umiejętność. Jeżeli odpowiednio wykonamy ataki tą bronią, to w momencie, kiedy wyprowadzimy ostatni atak,
Zada on obrażenia na obszarze, odrzucając przeciwników. Więc broń wydaje się być całkiem sensowna. Co my tu dalej mamy? Galatin Prime. Miecz, którego używałem kiedyś bardzo często. Na obecną chwilę raczej darowałem sobie ze względu na to, że jest to broń wolna, jak każda broń dwuręczna. Mam dużo szybsze bronie, bronie, które i tak zadają ogromne ilości obrażeń, bo umówmy się, Galatin będzie zadawać tak wielkie ilości obrażeń, że na 300 poziomach przeciwników i tak będziemy topić w ciągu sekund. Problem jest tylko taki, że na obecną chwilę meta nie pozwala nam na pogranie na tak wysokim poziomie, więc można to kompletnie olać i wziąć broń, która zadaje mniejsze obrażenia, przeciwników i tak będzie zabijać i będzie to robić dużo szybciej. Natomiast jeżeli potrzebujecie broni, która naprawdę ma takie konkretne, siermiężne uderzenie, to Galatin Prime jest waszą domyślną bronią. Wysoka szansa na status i wysoka szansa na obrażenia krytyczne oraz mnożnik obrażeń krytycznych, który prasuje się na tej średniej półce, sprawia, że po prostu broń jest genialna. Oczywiście znowu są to obrażenia tnące. Jeżeli natomiast nie macie dużej ilości modów do broni białej, czy nie macie modów Prime, to możecie zainwestować w Volta bądź Walker, cokolwiek co przyspieszy wasz atak, i dołożyć sobie do tego nie do końca zmodowany Galatin Prime. Takie połączenie po prostu zniszczy przeciwników na praktycznie każdym poziomie. Kolejnymi brońmi, które gdzieś tam miałem, gdzieś tam ich używałem, był Hirudo. Hirudo wykrada punkty życia przeciwnika za każdy cios krytyczny. Okay. Czyli im więcej ciosów krytycznych strzelimy w ryj przeciwnikowi, tym szybciej odzyskamy punkty życia. Problem jest z nim taki, że ma niską szansę na status oraz niewielką szansę na trafienie krytyczne. Natomiast mnożnik obrażeń krytycznych jest całkiem spory, a obrażenia przebijające sprawiają, że przeciwnik, którego akurat atakujemy, będzie zadawał nam mniejsze obrażenia. Hirudo jest całkiem fajną bronią dla postaci, które... albo raczej dla was jako graczy, którzy naprawdę lubią walkę wręcz. Nie dość, że dobrze wygląda, to zapewnia nam jakieś tam przeżycie. Jeżeli nie macie modów leczących i słabo wam idzie z przeżyciem, to Hirudo może być całkiem niezłe, bo założycie sobie go na jakiegokolwiek frame'a, który ma chociaż trochę punktów życia i jakiś niewielki pancerz, strzelicie przeciwnika dwa razy po ryju i nagle okazuje się, że wszystkie punkty życia wam wróciły. Więc jest to po prostu dobre wyjście. Kolejną rzeczą, której używałem bardzo często, i to też pewnie zauważyliście, jest Lekta Sekura. Podwójne kredyty za każde zabójstwo przeciwnika okazują się być nieocenione w momencie, kiedy chcemy nadrobić jakieś braki w funduszach. Często, kiedy przylatuje do nas baro, wymaga od nas 1 500 000, wiecie, bardzo dużych pieniędzy, które we wczesnym etapie gry jest nam ciężko wydrobić, a czasami nawet i starym weteranom i wyjadaczom w Warframe nie udaje się zebrać nawet 10 milionów, żeby mieć gdzieś tam ot w zapasie. Lekta Sekura leczy wszelkie bolączki kredytowe, więc możecie używać jej na dowolnym przeciwniku, a i tak zyskacie bardzo dużo punktów, znaczy bardzo dużo kredytów. Oczywiście jest to broń statusowa, więc w tym przypadku inwestujemy znowu w Condition Overload i Leczniczy Powrót, żeby mieć jak najwięcej punktów życia, jak najwięcej obrażeń. Oczywiście bardzo dobrym wyjściem jest założenie na tej broni Maiming Strike, który powoduje, że w trakcie ataku ślizgowego mamy 90% dodatkowej szansy na trafienie krytyczne. Dzięki temu walimy praktycznie cały czas trafieniami krytycznymi. Broń jest jednak bronią elektryczną i z jednej strony może się wydawać, że jest to dobre, z drugiej jednak niekoniecznie. Z broni tej możemy zrobić takie obrażenia jak na przykład obrażenia żrące i wybranie się razem z tą bronią na produkty Greenier na przykład jest całkiem fajnym wyjściem. Z drugiej strony możemy dołożyć do tego obrażenia wybuchowe i maszyny też mają z nami wielki problem. Jednak obrażenia elektryczne i brak jakichkolwiek innych obrażeń zmusza nas do tego, żebyśmy wrzucili tutaj drugi dodatkowy mod, który zwiększy albo obrażenia krytyczne, znaczy obrażenia elektryczne dodatkowo, albo dołoży nam jakiś inny żywioł, żebyśmy mogli mieć albo obrażenia żrące i wybuchowe, radiacyjne itd., itd. Rozumiecie, o co chodzi? Nie mamy tutaj obrażeń tnących, ani przebijających, ani nawet miażdżących, które by przewracały przeciwnika, przepraszam, więc jest nam dosyć ciężko polegać na zabijaniu wroga tak szybko, jakbyśmy tego chcieli.
Obrażenia tnące po prostu wykańczą wroga bardzo szybko. Obrażenia przebijające przy okazji tego, że jest to bicz, więc na bardzo dużym zasięgu będzie atakował przeciwnika, obniżyłyby jego obrażenia względem nas. Obrażenia miażdżące przewróciłyby przeciwnika. Żeby uzyskać ten sam efekt, musimy włożyć trochę więcej modów, co pozostawia nam bardzo mało miejsca na mody, których naprawdę potrzebujemy, jak dodatkowy zasięg, czy na przykład właśnie wspomniany wcześniej Maiming Strike. Broń nie jest najlepsza, ale sprawdza się genialnie przy obecnej mecie, umówmy się, jeżeli jakakolwiek występuje w Warframe. Walimy przeciwników na bardzo dużym zasięgu i dodatkowo zdobywamy kredyty, więc jakby jeżeli chcecie sobie pofarmić kredyty, to Sakura Lecta jest zwyczajnie waszym najlepszym targetem. Przez długi czas z nią biegałem, nie zauważyłem, żebym zadawał jakiekolwiek mniejsze obrażenia, więc meh. Zapytacie, no dobra, ale powiedziałeś o dwóch biczach, no bo jest Atterax, jest Sakura Lecta, który lepszy? Prosta sprawa. Atterax będzie lepszy i jednak jest wolniejszy. Natomiast jeżeli zależy wam na prędkości ataku i nie idziecie na jakiś specjalnie wysoki poziom, tylko od tak, żeby pocieszyć się grą, albo macie bardzo dużą ilość modów i pojęcie o tym, jak budować swoją broń, no wtedy możecie się pokusić o Lectę Sakurę. Jeżeli macie też zgraną drużynę, która od czasu do czasu wrzuci wam jakiegokolwiek buffa, Sakura Lecta też nie będzie najgorsza. Tylko że znowu, Atterax sprawdzi się jeszcze lepiej z każdym buffem, zadając dużo większe obrażenia, i to będą obrażenia tnące. Decyzja zależy od was, ale ja bym wybrał akurat Atterax, jeśli bym szedł na poziomy powyżej setnego, natomiast na wszystko poniżej Sakura Lecta sprawdzi się idealnie. Okej. Mroczny Miecz Podziału, którego też bardzo często używałem, bo nie mogłem się przez jakiś czas zdecydować, czy może walczyć dwoma brońmi, czy walczyć jedną dwuręczną bronią. To był ten czas pomiędzy Galatin a czymkolwiek innym, szczerze mówiąc. W tym przypadku mamy do wyboru, zakładając odpowiedni mod postawy, zmienić broń albo w broń dwuręczną, jest to wtedy dwuręczny miecz pokroju Galatin, albo w dwie bronie jednoręczne. Lekko statystyki się zmieniają zależnie od tego, jak ta broń jest skonfigurowana, czy jako broń dwuręczna, czy jako dwie bronie jednoręczne. Ja w tym przypadku używam jej jako dwóch oddzielnych broni, bo po prostu lubię machać mieczem i sztyletem, albo dwoma mieczami, albo czymkolwiek w tym kierunku. Dodatkowo mamy tutaj całkiem fajną szansę na status, plasującą się na średnim poziomie, mnożnik obrażeń krytycznych lekko powyżej średniego oraz szansę na obrażenia krytyczne, która jest naprawdę kosmiczna. Znowu jednak mamy ten problem, że broń zadaje tylko obrażenia elementalne i nie ma tutaj w ogóle obrażeń miażdżących, przebijających czy tnących. Jednak nie jest to tak duży problem jak w przypadku Lecty Sakury. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj jako podstawowe obrażenia radiacyjne. Co jest w tym takiego? Jeżeli mamy już jakieś obrażenia stworzone z dwóch żywiołów, czyli już mamy rozwinięte te obrażenia, to możemy zrobić broń w ten sposób, by miała trzy rodzaje takich obrażeń. Czyli w przypadku na przykład Mrocznego Miecza Podziału moglibyśmy mieć trzy różne obrażenia żywiołowe. Przy Condition Overload dodatkowo to jest 180% obrażeń od razu z wejścia. Powiecie, że no, w sumie nie jest źle, ale jeszcze trzeba pamiętać, że Mroczny Miecz Podziału zadaje bardzo duże obrażenia względem wszystkich innych broni liczących jako dwa miecze. Więc to i tak jest całkiem nieźle. Broń jest bardzo dobra i jeżeli sami nie możecie zdecydować, kurczę, czy chciałbym walczyć jedną ciężką bronią, czy może dwoma mniejszymi, to Mroczny Miecz Podziału będzie idealny dla was. Ja przez długi czas nie mogłem się przyzwyczaić do broni dwuręcznej i Mroczny Miecz Podziału wyjaśnił mi, że w sumie czemuż by nie. Jeżeli chcę, to mogę w każdej chwili zamienić jedno w drugo. Broń całkiem fajna, jednak gdzieś po jakimś czasie mi się znudziła, głównie ze względu na to, że natrafiłem na Legion, na Castle War'a, na Lectę Sakurę. Ot, po prostu przeszedłem na coś innego. Pewnie za jakiś czas znowu na coś innego przejdę, ale to już kwestia przyszłościowa. Nikana Prime jest chyba najlepszą bronią, jaką możemy założyć sobie na Excalibura. Dlaczego? Excalibur ma pewną zdolność, o której możecie sobie poczytać oczywiście na wiki, albo posłuchać na filmie dotyczącym Excalibura, kiedy dzierży pojedynczy miecz. No, poza tym wygląda fajnie.
Nikana Prime jest jednym z lepszych mieczy jednoręcznych, gdzie w samej grze mieczy jednoręcznych jest dużo, ale nie każdy jest dobry. Wypadałoby, żebyśmy do każdego miecza mogli jeszcze założyć tarczę i miałoby to jakiś większy sens, bo używanie samego miecza zakrawa trochę o samurajską tradycję, jednak nie bawi tak bardzo jak używanie miecza i tarczy. Nikana Prime ma bardzo dużą szansę na status oraz obrażenia krytyczne, a jej mnożnik obrażeń krytycznych plasuje się na takim w miarę średnim poziomie. Blokowanie obrażeń jednak wynosi 60%, więc w momencie kiedy używacie bloku, jesteście w stanie zablokować całkiem sporo tych obrażeń i dodając jeszcze akrobację w powietrzu, w zasadzie zyskujecie 90% redukcji obrażeń, bo tyle możecie zyskać maksymalnie. Prędkość ataku jest nie tylko zadowalająca, ale plasuje się na bardzo wysokim poziomie. I oczywiście jest to broń, która zadaje głównie obrażenia tnące i są to jedne z największych obrażeń w ogóle, jeżeli chodzi o miecze jednoręczne. Warto jest mieć Nikanę Prime tak po prostu, żeby sobie pomachać. Zadaje ona świetne obrażenia przy dużej prędkości, jednak jej zasięg mógłby być trochę lepszy. I tutaj ratują nas i bicze, i bronie dwuręczne. Natomiast jeżeli zależy Wam na szybkości ataku i efektywnym zabijaniu przeciwnika, ponieważ kombosy na każdej postawie do Nikany Prime są całkiem ładne, i dodatkowo bardzo lubicie grać Excaliburem, to jest dla Was po prostu idealne wyjście. Lepszego nie moglibyście znaleźć. Dodatkowo postaci, takie jak Excalibur, które potrafią oślepić przeciwnika, dają nam szansę na wykończenie przeciwnika w momencie, kiedy jest oślepiony. Atak kończący na przeciwniku, kiedy jest na przykład oślepiony, zadaje dużo większe obrażenia, ale liczy się tutaj też animacja. Jeżeli animacja jest zbyt długa, to przeciwnicy nas po prostu zabiją, zanim zdążymy ją wykonać, albo w momencie, kiedy będziemy już kończyć animację, no to zdążą do nas dobiec, i tak dalej, i tak dalej. Nikana Prime oferuje nam całkiem szybką animację zabicia przeciwnika, więc w sumie warto jest jej używać pod Excaliburem oraz innymi postaciami, które potrafią w jakikolwiek sposób wyłączyć przeciwnika, jak na przykład Ainaros. Obexy Prisma to jest broń taka bardzo dziwna, jeżeli chodzi o mój arsenał, ponieważ używam jej tylko i wyłącznie do... do Atlasa. Ostatnio dostał on kilka zmian, o czym rozmawialiśmy sobie na live'ie, ale obeksy bardzo fajnie się z nim kombią. Raz, że budując obeksy zwiększamy obrażenia miażdżące cały czas w kółko i bez przerwy, to jeszcze dodatkowo mają one bardzo dużą szansę na status oraz obrażenia krytyczne i średni poziom trafienia krytycznego. Ale co jest bardzo ważne w tej broni, mają detonację entropii, moc syndykatowy, który sprawia, że ataki... że letalne ataki obszarowe wysadzają wrogów w powietrze, powodując im dodatkowe obrażenia, ale zależne jeszcze o maksymalne punkty życia przeciwnika. Więc jesteśmy w stanie skalować się razem z przeciwnikiem, jeżeli chodzi o obrażenia. Plus mamy efekt entropii, który, o ile się nie mylę, przywraca nam energię. Na Atlasie to całkiem przydatne, bo uderzenie w przeciwnika z naszej jedynki, a będziemy to robić często, bo obeksy Prisma wykorzystywane są głównie przy tym buildzie One Punch Man, One Punch Atlas lub cokolwiek jakbyście tego nie nazwali, są całkiem fajną bronią. Jeżeli zabraknie Wam many i chcielibyście po prostu wklepać przeciwnika w glebę, to również możecie ich użyć. Broń jest o tyle dobra, że w momencie, kiedy wyskoczycie do góry i uderzycie w ziemię, na dużym obszarze przewracacie przeciwników. Wtedy wystarczy tylko podbiec i bardzo szybko ich dokończyć. Finishery na tej broni są bardzo szybkie i trwają krótko, zadając wiele obrażeń, więc często wejdzie Wam czy szansa na obrażenia krytyczne, czy szansa na status. Jeżeli jeszcze traficie jakiś fajny riven do tego, no to po prostu broń staje się kosmiczna. Orthos Prime był przez długi czas pretendentem do najlepszej broni ever, jeżeli chodzi o grę bronią białą. Dlaczego? Dlatego, że ma jeden z największych zasięgów ataków w grze w ogóle. Jeżeli odpowiednio zmodujecie Orthosa Prime, możecie uzyskać ponad 10 metrów ataku. Jazda jest niesamowita, kiedy zabijacie przeciwników nawet przez najgrubsze ściany, osłony. Często przeciwników jeszcze nie widzicie, a i tak już padają martwi. Niech Was nie zwiedzie niższa szansa na status oraz na obrażenia krytyczne, bo broń zadając obrażenia tnące i przy odpowiednim zmodowaniu będzie zadawać bez przerwy te obrażenia tnące. Zabijanie przeciwników staje się po prostu przyjemnością, ponieważ broń ma bardzo dużą prędkość ataku, która prawie że równa się z
rękawicami z bokserskimi i sztyletami i całą resztą tych malutkich, drobniutkich broni. O Atteraxie, przepraszam, o Orthosie Prime nie ma nic złego do powiedzenia, bo to jest po prostu dobra broń o genialnym zasięgu, więc jeżeli macie gdzieś tam zasięg Prime, który ostatnio rozdawałem na streamie, to jest broń idealna dla was. Redeemer jest jakby esencją gry w Warframe. On właśnie odsiewa dobrych graczy, którzy siedzą, próbują zbudować idealnie swoją broń, od graczy, którzy po prostu wrzucają mody i lecą przed siebie, bo i tak zabiją przeciwników. Kiedyś, kiedy mieliśmy jeszcze stare poziomy wieży, czyli T1, T2, T3 i T4, Atteraxa zabierało się tylko na najwyższe poziomy. Od dlaczego? Dlatego, że jest to broń, która potrafi nawet na 500 poziomie zadać przeciwnikowi jakieś 9 milionów obrażeń, o ile nie więcej, i to jedną kulką, a pomyślcie sobie, co jest, jeżeli przytrzymacie atak Atteraxa i wystrzelicie jak z shotguna. Otóż tak, Atterax ma dwa tryby, czyli w jednym po prostu machamy przed nosem przeciwnika na odległość nieświeżego oddechu, próbując ściąć mu brodę, obciąć uszy, nos i całą resztę ciała. I broń wtedy nie jest jakaś specjalnie niesamowita. Natomiast jeżeli wciśniemy i przytrzymamy atak, broń wystrzeli z tej odległości prosto w ryj przeciwnika kilkanaście kulek, które przedziurawią go, zadając ogromne obrażenia. Jak ogromne? O tym możecie się tylko przekonać, jeżeli spróbujecie chociażby raz zagłębić się w tę broń. Broń nie ma dużej szansy na status oraz szansy na obrażenia krytyczne, jednak jej alternatywny strzał ma bardzo dużą szansę i na status, i na trafienie krytyczne. Jeżeli jakaś broń powinna zostać znerfiona, to na pewno Atterax, i na pewno jeżeli jakakolwiek broń powinna mieć tutaj jeszcze dodatkową tabelkę ze statystykami, to jest to właśnie Atterax. Mogliby chociaż cokolwiek zmienić w niej, żebyśmy wiedzieli, jaka jest dokładna szansa na status oraz szansa na trafienie krytyczne z tej broni. Pomyślcie o tym jednak, że strzelacie z shotguna z modami do broni walki wręcz. Kosmiczna sprawa, zwiększając zasięg, szybkość ataku, zwiększając obrażenia, kosmicznie, prawda? W tym momencie, jeżeli na przykład strzelacie z shotguna, to aura zwiększająca wasze obrażenia w walce wręcz liczy się również do tego shotguna, czyli do Redeemera, bo jest to broń biała. Nie wiem, czy to wynika z bugów, ale niech lepiej już twórcy gry nic nie naprawiają. Idźmy dalej. Co tu z tych kolejnych... A, właśnie. Ze Scanną Prime miałem przez dłuższy czas do czynienia, natomiast w którymś momencie ją sprzedałem i na obecną chwilę nie chce mi się jej formować drugi raz. Ale jeżeli nie macie możliwości dostać Nikany Prime, to Scanna Prisma jest w zasadzie najlepszym wyjściem dla waszego Excalibura, bo oferuje praktycznie to, co Nikana Prime, tylko że nie musicie zdobywać, farmić i w ogóle tej Nikany Prime, tylko po prostu poczekacie sobie na baro, aż wam ją przyniesie. Na obecną chwilę jest dużo na rynku i Scan, i Nikan, więc w zasadzie wasz wybór, czym będziecie walczyć. Mnie Nikana Prisma z wyglądu po prostu bardzo się podoba, fajne daje efekty i ładnie się nią macha. Różnica między Nikaną a Scanną jest bardzo niewielka. Nikana Prime jest lekko lepsza i jest to na upgrade'em. Jeżeli już posiadacie Scannę Prisma, to raczej powinniście się przesiąść na Nikanę. Kolejną rzeczą oczywiście są Venki Prime. Venka Prime jest może nie jedną z najlepszych broni, umówmy się. Duża szansa na trafienie krytyczne oraz całkiem fajny mnożnik obrażeń krytycznych, no i oczywiście dalej obrażenia tnące, czynią z tej broni po prostu poprawną do walki. Ale najpiękniejsze jest to, że to są po prostu pazury Wolverina, ok? Więc to jakby wystarczy i to zamyka temat. Ta broń jest po prostu piękna i trzeba ją mieć. Kolejnymi rzeczami, którymi warto by było się zająć, jeżeli chodzi o piękno, jest na przykład Zenistar, który z odpowiednią skórką, no, jest po prostu wielki. Animowy miecz, który w dobrych rękach potrafi zadać ogromne obrażenia, bez przerwy przewracać przeciwników lub nakładać na nich statusy. Jak się to dzieje? W momencie, kiedy przytrzymacie atak na Zenistara, wypuszcza on przed siebie latający dysk. Dysk skaluje się z zasięgiem czy zasięgiem Prime, więc jego obrażenia mogą być mocno zwiększone poprzez zasięg, na jakim te obrażenia będzie zadawał.
Dysk będzie zadawał obrażenia, również mając całkiem sporą szansę na status. Przeciwnicy, którzy w niego wejdą, będą otrzymywać obrażenia, które mamy nałożone na broni i otrzymywać status, który mamy nałożony na tej broni. Jeżeli mamy nałożone obrażenia wybuchowe, a sam Zenistar zadaje obrażenia od ognia, więc obrażenia wybuchowe są bardzo łatwe do zbudowania, to przez 99% czasu będziemy tylko przewracać bez przerwy przeciwników. Mam pewien build do Zephyr, który pokazywałem wam na kanale, więc pewnie kojarzycie Zenistar właśnie z tego. Rzucamy dyskiem pod siebie, przeciwnicy dojść do nas nie mogą, strzelać do nas nie mogą, bo mamy permanentną tarczę przeciwko pociskom. No jak nas zabić? No właśnie, nie da się. Równie dobrze możemy wykorzystać tę broń z mesą i mesa osiągnie ten sam cel, więc rzucamy dysk pod siebie, używamy trzeciej umiejętności, odbijając pociski, przeciwnicy do nas nie mogą dojść, bo się przewracają, a my zwyczajnie ich zabijamy, nawet jeżeli mamy nie wszystkie mody, mamy mniejsze obrażenia, cokolwiek takiego, po prostu przeciwnicy giną bez przerwy. Ostatnią rzeczą, której bardzo często używam i którą teraz pomyślałem, że sobie trochę przeformuję, skoro aż wraca powoli do łask, ze względu na to, że nie będzie nam migał cały ekran, jest mroczny sztylet Rakta. Przy odpowiednim zbudowaniu, a wymaga on trochę modów, będziemy zabijać wszystkich przeciwników, do których aż doskoczy przy pomocy swojej trójki. Każdego przeciwnika, który również będzie obezwładniony, nie będzie mógł nas atakować cokolwiek, również zabijemy. Broń zadaje głównie obrażenia radiacyjne, co deka boli, ale to jest ta sama akcja, co przy tym podwójnym mieczu, który tam gdzieś tam zamieniał się jeszcze w miecz dwuręczny. Dajemy sobie radę z tym, by zbudować tutaj trzy rodzaje obrażeń, ale jeżeli mamy odpowiednie mody, możemy odpowiednio tak zbudować mroczny sztylet Rakta, żeby raz zabijał od razu praktycznie przeciwników, na Ashu jest on nieocenioną bronią, a dwa ma całkiem fajne statystyki. 50% obrażeń radiacyjnych świetnie sobie radzi przeciwko wszelkiemu ciężko zbrojnemu Greenierowi. Dodatkowo obrażenia radiacyjne, jeżeli ich status wejdzie, uwierzcie mi, że wejdzie przy takiej prędkości ataku, będzie powodował, że przeciwnicy będą się atakować nawzajem. Więc to też nie jest takie najgorsze. Jeżeli nie możemy zabić przeciwnika, to stańmy się na przykład niewidzialni, walnijmy go raz, nałóżmy na niego status, czy 2 razy, czy 3 razy, czy 5, czy 10, no ale tak to wyjdzie nam 1 sekunda machania. Nałóżmy na niego status obrażeń radiacyjnych i niech oni się tam biją pomiędzy sobą. Sobie robią co chcą. Ataki na cele pod wpływem statusu radiacyjnego, czyli na przykład jeżeli mamy znowu bardzo małą szansę na status, ale chcielibyśmy korzystać z dodatkowej pasywnej umiejętności tej broni, możemy używać na przykład Oberona. Oberon nakłada na przeciwników bardzo dużo statusów radiacyjnych, a w momencie kiedy atakujemy takiego przeciwnika mrocznym sztyletem Rakta, powodujemy przywracanie sobie tarcz lub jeżeli mamy maksymalne tarcze, przeładowujemy te tarcze, czyli mamy te dodatkowe, fioletowe tarcze, których jest jeszcze więcej. Ciężko przeciwnikowi jest nas zabić. Pamiętajcie jednak o tym, że tarcze na bardzo wysokich poziomach w zasadzie się nie przydają, bo przeciwnicy zdmuchują je przy jednym strzale, a na obecną chwilę jeszcze shield gatingu nie mamy, a więc jest to dobra i niedobra broń. Pod Ashem czy pod Oberonem jest ona nieoceniona i warto ją mieć gdzieś tam w zanadrzu. Jest jedna rzecz, której używałem przez długi, długi czas i jest to War. War jest bardzo piękną bronią dwuręczną. Zadaje głównie obrażenia miażdżące, więc przeciwnicy przez 90% czasu będą latać po ścianach, przewracać się jak pijani i w zasadzie nie będą nas w stanie zaatakować. Jest tak szeroki, że zapewnia 85% blokowania obrażeń, więc w momencie kiedy przytrzymamy prawy przycisk myszy, równie dobrze nie musimy używać broni plus tarczy, jak Aken Blunt, prawda? W tym przypadku mamy bardzo dużą szansę na obrażenia krytyczne oraz na status i mnożnik obrażeń krytycznych taki całkiem w miarę. Obrażeń War ma bardzo dużo i jeżeli nie wstawimy obrażeń miażdżących, to zadajemy obrażenia tnące. Jakiś status tam nam wejdzie. Jednak broń jest bardzo wolna i bez jakiegokolwiek przyspieszenia nie warto się w zasadzie w nią bawić, bo
No bo nic nie osiągniemy. Machanie nią jest toporne i zabijanie przeciwników trwa bardzo długo, a jeżeli trafimy jeszcze na atak kończący, to to już w ogóle będzie trwało godzinami. Przeciwnicy zdążą nas już wtedy tak zerżnąć, że nam się odechce całkowicie biegania po jakichkolwiek pustkach, pustyniach, lasach czy gdziekolwiek indziej po całym Układzie Gwiezdnym. Broń jednak prezentuje się fajnie, wygląda niesamowicie epicko, no i cóż, związany jest z nią quest fabularny, którego spoilować wam nie będę, jeżeli jeszcze nie udało wam się do niego dotrzeć w grze. I tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o mój arsenał broni białych, które używam najczęściej w grze. Oczywiście zmieni się on i to pewnie całkiem niedługo, bo cały czas poszukuję czegoś nowego do walki, czegoś, co mi się bardziej spodoba, czegoś, czym naprawdę będę mógł powalczyć. Jednak przeciwników nie ma do tego, bo przeciwnicy na obecną chwilę są tak zmetowani, że do setnego poziomu, a później nuda, nie ma co robić tak naprawdę. Mam nadzieję, że coś wam to rozjaśniło, chociaż trochę, których z broni chcielibyście używać, żeby nie marnować form, ziemniaków, miejsc na bronie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie oszczędzić swoją platynę, idźcie tym tropem, który wam przed chwilą podrzuciłem. Oczywiście, jeżeli macie swoje jakieś ulubione bronie, to wrzućcie w komentarzu, bo z przyjemnością chciałbym się dowiedzieć, czego wy akurat używacie najczęściej i czy zgadzacie się z moją opinią. Oczywiście, jak zwykle, jeżeli o czymkolwiek zapomniałem, napiszcie to w komentarzach, bo dzięki temu nowi gracze albo gracze, którzy już wszystko przegryźli, a może nie wszystko wiedzą, będą mogli sobie zajrzeć na kanał i zobaczyć, że o, proszę bardzo, to ta broń jest jeszcze taka, o! Właśnie o to chodzi. Ja wam serdecznie dziękuję, do zobaczenia już wkrótce i trzymajcie się ciepło. Hej, hej!